Rynek walutowy jest specyficznym rynkiem. Sama jego konstrukcja powoduje, że na wykresie cenowym widoczne są pewne prawidłowości. Takie chociażby jak dziury na wykresie, czyli brak ciągłości w kwotowaniu cenowym. Zobaczmy, z czego one wynikają i jak sobie z nimi radzić. Zaczynamy kolejną lekcję kursu Forex krok po kroku. Żeby dokładnie opisać, jak wygląda sytuacja luk cenowych, wykorzystamy wykres, czyli już na realnym rynku luki cenowe sobie omówimy. Przybliżymy i przeskoczymy na bardzo krótki interwał, jaki jest interwał 5-minutowy. Odklikamy auto przesuwanie, żeby mi ten wykres nie przeskakiwał do kolejnego. No i zauważmy, usuńmy sobie też siatkę, bo te dziury wtedy będą zdecydowanie ładniej widoczne. Mamy sytuację, w której między daną ceną, a dokładnie między poziomem 1.1629 a 1.1625 nie było ciągłości, czyli pojawiła się luka cenowa, która następnie została uzupełniona przez tą bardzo dużą świecę. Z czego wynikają luki cenowe? Najczęściej spotykaną luką cenową na rynku walutowym Forex jest oczywiście luka weekendowa. Rynek walutowy, pary walutowe notowane są 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, a więc od poniedziałku do piątku, będąc bardziej precyzyjnym, od niedzieli późny wieczór, wtedy rynki nam startują i w piątek wieczorem nam się zamykają. To oznacza, że między piątkiem, sobotą a niedzielą inwestorzy mają czas do tego, żeby przemyśleć, jakie zlecenia wystawić na otwarciu sesji. To też jest czas, w którym na globalnych rynkach może wydarzyć się coś nieoczekiwanego. Na przykład wojna. To nie jest idealny przykład, bo ona się nie zdarza często, ale tutaj ta luka cenowa wynikająca z tego, że gdzieś wybuchła wojna, byłaby oczywiście zdecydowanie większa. Zaznaczyłem tą lukę cenową, pokazując minimum i maksimum, i ta luka cenowa wynosi zaledwie 22 punkty. Ale prawda jest taka, że luka cenowa jest jeszcze większa i efekt jest taki, że jak zamknięcie świecy piątkowej wypadło nam na poziomie 1.1628, to otwarcie tej świecy wypadło nam na poziomie 1.1623, łącznie 43 punkty. To była różnica między ceną otwarcia poniedziałkowo-niedzielną, nazwijmy to, a sesją piątkową. I teraz, dlaczego luki cenowe są ważne? Po pierwsze, mają one kosmiczny wpływ na twoje zlecenia zabezpieczające. Jeżeli miałbyś wystawione zlecenie stop loss pod tą świecą białą, ostatnią wybijającą, miałbyś hipotetycznie założoną pozycję długą w tym miejscu. Zostawiłbyś ją na weekend. Otwarcie sesji wypadło pod twoim zleceniem i poziomem zlecenia stop loss, co oznacza, że broker zamknie twoją pozycję po następnej możliwej do osiągnięcia cenie i twoja realna strata nie wyniesie tyle, ile wynosi ta czerwona linia, ale wyniesie tyle mniej więcej, ile wynosi otwarcie sesji po pojawieniu się luki cenowej, a więc 1.1623. Więc jeżeli przyjmowałeś na przykład 25-punktową stratę, no to realnie ta strata może wynieść nawet dwukrotnie tyle. To jest kosmicznie ważne przy krótkoterminowych pozycjach, ale też krótkoterminowe pozycje niezwykle rzadko zostawiane są na weekend, bo po prostu na tego typu scenariusze nie możemy sobie jako inwestorzy pozwolić. Tego typu sytuacje będą niezwykle bolesne. Tym bardziej, że zwykle jest jednak tak, że ta luka działa na naszą niekorzyść. Gdy popatrzymy i spróbujemy poszukać tej luki cenowej w czasie normalnych dni handlowych, czyli od poniedziałku do piątku, to zauważymy, że te luki cenowe są praktycznie niespotykane. Zdarzają się przeskoki cenowe wynikające na przykład
z publikacji danych i to jest drugi moment, kiedy na wykresie rzeczywiście może dojść do przeskoku cenowego i taki przeskok cenowy, który nie jest widoczny tutaj jako luka, ale z pewnością na niższym interwale tą luką cenową by był, to jest to, że mieliśmy cenę zamknięcia na wykresie 5-minutowym o godzinie 4:20 wynoszącą 1,1752, a otwarcie kolejnej świecy 5-minutowej następuje po kursie 1,1754. Ja pokazuję bardzo niewielkie przykłady, niewielkie zmiany cenowe, natomiast one oczywiście występują też w zdecydowanie większej postaci, więc te luki mogą być zdecydowanie groźniejsze. W tym celu przeskoczmy sobie na interwał szerszy, czyli na przykład interwał H4 i spróbujmy w przypadku euro-dolara poszukać tego typu schematu. To też jest istotne to, że euro-dolar jest bardzo płynnym instrumentem. Im bardziej płynny instrument, tym w tygodniu jest zdecydowanie mniejsza szansa na pojawienie się luki cenowej, plus oczywiście w luki weekendowe powinny być relatywnie niewielkie. I taką lukę cenową mamy i ona była notowana w marcu. Widzimy, że jest to luka weekendowa, bo tutaj mamy 6 marca, tutaj mamy przeskok na 9 marca, czyli mamy te 3 dni kalendarzowe, a realnie 2 dni przerwy w handlu. No i ta luka cenowa. Zamknięcie mamy na tym poziomie 1,1328. Otwarcie jest tutaj i luka cenowa wynosi 73 pipsy. Przepraszam, nie do ceny zamknięcia, tylko do ceny otwarcia 60 pipsów. Ale te 60 pipsów dla ewentualnie pozycji krótkiej może być już bolesne, jeżeli pozycja otwarta jest na stosunkowo dużym lewarze. Tak to wygląda na parze euro-dolar na platformie MetaTrader 4 brokera Orbex. Możemy sobie wrzucić troszeczkę bardziej zmienną parę, jaką jest funt do dolara i zobaczmy ostatnie ruchy i kiedy nam się luka cenowa na tej parze walutowej pojawiła. Zresztą w przypadku funta tutaj też oczywiście znaczenie ma cała sytuacja geopolityczna i gospodarcza w Wielkiej Brytanii, więc tutaj ta zmienność, widzimy, że knoty są oczywiście zdecydowanie głębsze, ale o dziwo, luk cenowych, o, tu mamy lukę cenową, która dla pozycji długich mogła być stosunkowo bolesna. 31 stycznia to jest ten moment, a tutaj mamy już moment 3 lutego, co oznacza, że mamy przerwę i przeskok związany z weekendem. Ile wynosi ten przeskok? Jak cena zamknięcia wyniosła nam 1,3204, otwarcie kolejnej sesji nastąpiło po kursie 30 pipsów niższym, 300 punktów niżej. No bo wiadomo, 10 punktów to jest 1 pips. Zapraszam do pierwszych lekcji, jeżeli o tym jeszcze nie wiesz. I taka luka cenowa może być dla nas też kosztowna, jeżeli zabezpieczenie mieliśmy ciaśniej, mamy przeskok cenowy, co oznacza, że broker realizuje naszą stratę po kursie oczywiście gorszym, aniżeli przez nas zakładany czy przez nas oczekiwany. Tutaj mamy kolejny przykład luki cenowej, również jest to luka weekendowa, 10 stycznia, 13 stycznia. Standardowo przyjmuje się, że jeżeli już handlujemy na parach walutowych, jest to okres krótkoterminowy, raczej na weekend tej pozycji się nie zostawia po to, żeby nie brać udziału w takich przypadkowych ruchach, na które tak naprawdę nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zareagować. Im bardziej egzotyczna para walutowa i możemy sobie wrzucić tutaj chociażby dolara do liry tureckiej, który aktualnie naprawdę handel jest niezwykle trudny na tym instrumencie w związku z sytuacją w Turcji, no to zobaczmy też skalę luk cenowych. Tutaj luka cenowa z 7,50 na aż 7,48, co oznacza 150 pipsów niższe otwarcie. Pips na instrumencie USD, lira turecka nie jest oczywiście wart tyle samo, co w przypadku ETK, czyli euro-dolara, ale i tak te luki są zdecydowanie znaczące. Kolejny przykład przeskoku cenowego weekendowego. Tutaj ten przeskok na ponad 100 pipsów miał miejsce, więc ta skala tych zmian cenowych jest już zdecydowanie większa. Zresztą na lirze tureckiej, jak popatrzymy, te knoty są naprawdę zabójcze. Luka cenowa to sytuacja, gdy na danym poziomie cenowym nie doszło do żadnej transakcji. Teoretycznie zwykle jest tak, że luki cenowe są uzupełniane.
Czyli dochodzi do sytuacji, w której dostajemy komunikat o tym, że za chwilkę, kilka godzin po, luka cenowa została uzupełniona. Tym bardziej, jeżeli nie doszło tutaj do pojawienia się żadnych symptomów, sygnałów, wskaźników, fundamentów. Po prostu pojawiła się luka cenowa i zauważmy, że ona skrupulatnie, bardzo często na samym otwarciu jest uzupełniana. W przypadku par walutowych to uzupełnianie luk cenowych praktycznie zawsze ma miejsce. Na rynku akcyjnym czy na indeksach, na surowcach luki cenowe są często zostawiane i dopiero z czasem one są uzupełniane, więc nierzadko inwestorzy, spekulanci, traderzy próbują luki cenowe wykorzystać na swoją korzyść, właśnie poprzez handel kontrariańsko, czyli pojawia się luka spadkowa, kupujemy na uzupełnieniu. Taką strategią można pomyśleć, można też taką strategię przetestować. Ja Cię zachęcam oczywiście na sam koniec do prenumerowania naszego magazynu. Tak wygląda magazyn Inwestor, który dostępny jest w salonach prasowych Empik, ale również w naszym sklepie fxmag.pl/sklep. Tutaj można nabyć pojedyncze wydania, ale można również nabyć roczną prenumeratę. Roczna prenumerata z kodem rabatowym złoto, czyli jak dodasz do koszyka prenumeratę, pod przyciskiem zamawiam, można wprowadzić kod rabatowy złoto. Cena 79,76 zł. Jest niezwykle tanio, biorąc pod uwagę, że każde wydanie to ponad 120 stron wiedzy na temat inwestowania. A dodatkowo do prenumeraty w gratisie są nagrania z webinarów i e-book o bezpiecznych przystaniach, czyli bonusy warte 170 zł. Prenumerata to jedna rzecz. Jeżeli chcesz się pouczyć inwestowania, pouczyć tego, jak działają rynki finansowe, no to Akademia Inwestora to jest ten nasz taki flagowy produkt, którego cena z każdą kolejną sztuką rośnie o złotówkę, dlatego że ten projekt jest w trakcie. Możesz dołączyć w każdej chwili, natomiast cena im później dołączysz, tym będzie trochę mniej korzystna. 4 lekcje już są wrzucone, pierwsze 4 lekcje. Tych lekcji będzie 52, co oznacza, że przez cały praktycznie najbliższy rok będziemy ten kurs prowadzić i ten kurs rozwijać. Po zakupie w zakładce Moje produkty, tam mamy dostęp do tego kursu i on wygląda w następujący sposób. Klikam oglądaj, widzę, że mam 4 lekcje dostępne. Klikam na przykład w lekcję ostatnią. Mamy materiał wideo, który trwa prawie 2 godziny. Ten trwa akurat 1,5 godziny, wcześniejszy ponad 2 godziny. Mamy artykuł na około 40 tysięcy znaków, filmy, które warto jeszcze dodatkowo obejrzeć. I na końcu test wiedzy na temat tego, czy dobrze zrozumiałeś i czy dobrze przyswoiłeś wiedzę z danej lekcji i z tego składa się każda lekcja, czyli zauważmy, lekcja druga, materiał wideo godzina 46, następnie obszerny artykuł na temat tych instrumentów finansowych i na końcu test wiedzy dedykowany do lekcji drugiej i tak przez rok czasu będziemy uczyć funkcjonowania, działania na różnych rynkach. Absolutnie nie jest to tylko rynek walutowy, absolutnie nie jest to tylko rynek kryptowalut. Pokażemy, jak przeskakiwać po różnych rynkach, jak one działają, jak wyglądają zależności pomiędzy tymi rynkami, więc z pewnością, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, albo chcesz sobie mocno utrwalić wiedzę albo ją zdobyć, to zapraszam do udziału w Akademii Inwestora. To tyle ode mnie. Udanych inwestycji.